Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło Państwa powitać na 22. konferencji. Witamy w Krakowie, proszę Państwa, po raz pierwszy od niepamiętnych lat bez hejnału krakowskiego, jak Państwo zwróciliście uwagę. Prawdopodobnie hejnalistę trafiła tatarska strzała. Tak miał być. Nie wiem, co się stało. Ale znacie Państwo tę legendę, prawda? No więc chyba tak się stało po prostu. Dowiemy się o jego zdrowiu już po konferencji. Proszę Państwa, nie ma konferencji bez sponsorów. Chcieliśmy wymienić w kolejności zasługi. Podziękować za to, że ta konferencja trwa dzięki sponsorom. No i po kolei ich wymienię. Dziękujemy bardzo platynowemu sponsorowi, firmie UCB. Złotemu firmie Teva. Srebrnemu sponsorowi, firmie Apotexowi. Brązowym sponsorom, firmie Glenmark. Haskole. Mailan. Neurax Pharma. Jest z nami honorowy sponsor, honorowy sponsor konferencji w Malmiko. Wystawcą, firmie Senfar. ICR Serbomed. W firmie Zentiva Sanofi. I Polfie Tarpomin. Dziękujemy bardzo. Witamy Państwa. Dziękujemy za przybycie. Proszę Państwa, i ponieważ czas to pieniądz, niektórzy mówią, ale nie o to chodzi w tym momencie. Czas nas goni. Jak to nie? Już rozpoczynamy od razu pierwszą sesję i poproszę szanownych moderatorów. Pana profesora Bogusława Paradowskiego z Wrocławia, pana profesora Władysława Pierzchałę z Katowic i pana profesora Jacka Popiela z naszego Krakowa o zajęcie miejsca w prezydium i poprowadzenie tej sesji. Ponieważ ja jestem najstarszy, to rozdzielam rolę. Dzień dobry Państwu. Witamy na pierwszej sesji konferencji Psychospołeczne aspekty padaczki. Sesja jest zatytułowana Padaczka i literatura. Jak zwykle zresztą w konferencjach, które są organizowane w Krakowie, zawsze jest jakiś aspekt literatury, filmu. Dzisiaj zaczynamy od Dziadów, części trzeciej. Bardzo proszę. To jest oczywiście wprowadzenie w klimat, które rozpoczyna monolog Sokolewskiego. Zapraszamy zatem pana Aleksandra Fabisiaka, by go wygłosił. Wracając, pozwoliłem sobie, żeby nam upał zwał. Prosiłem kaprala zatrzymać się. Pozwolił chwilkę. Stałem z dala, skryłem się za słupami kościoła. W kościele właśnie msza była. Ludu zebrało się wiele. Nagle lud cały runął przeze drzwi, nawałem z kościoła ku więzieniu. Stałem pod przysionkiem i kościół tak był pusty, że w głębi widziałem księdza z kielichem w ręku i chłopca ze dzwonkiem. Lud otoczył więzienie nieruchomym wałem. Od bram więzienia na plac, jak wielkie obrzędy, wojsko z bronią, z bębnami stało we dwa rzędy. Pośród nich kibitki. Patrzę, z placu sadzi policmajster na koniu. Z miny zgadłeś łatwo, że wielki człowiek. Wielki tryumf poprowadzi, tryumf cara północy, zwyciężcy nad Dziatwą. Wkrótce znak na nobemny miraturz otwarty. Widziałem ich, za każdym z bagnetem szły warty. Małe chłopcy znędzniałe, wszyscy jak rekruci, z golonymi głowami, na nogach okuci. Biedne chłopcy, najmłodszy, 10 lat, nieboże. Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może. I pokazywał nogę skrwawioną i nagą. Policmajster przejeżdża, pyta, czego żądał. Policmajster, człowiek ludzki, sam łańcuch oglądał. 10 funtów, zgadza się, z przepisaną wagą. Wywiad Janczewskiego poznałem,
oszpetniał, zczerniał, schudł, ale jakoś dziwnie wyszlachetniał. Ten przed rokiem swawolny, ładny chłopczyk mały dziś poglądał z kibitki, jak z podludnej skały ów cesarz. Okiem dumnym, suchym, niepogodnym, to zdawał się pocieszać wspólników niewoli, to lud żegnał uśmiechem gorzkim, lecz łagodnym, jak gdyby im chciał mówić, nie bardzo mnie boli. Tem zdało mi się, że mnie napotkał oczyma, nie widząc, że kapral za suknię mnie trzyma, myślił, żem uwolniony, dłoń swą ucałował i skinął ku mnie, jakby żegnał winszowo. I wszystkich oczy nagle zwróciły się ku mnie, a kapral ciągnął gwałtem, ażebym się schował. Nie chciałem, tylko stanął bliżej przy kolumnie. Uważałem na więźnia postawy i ruchy. On postrzegł, że lud płacze, patrząc na łańcuchy, wstrząsł nogą łańcuch na znak, że mu niezbyt ciężar. A wtem zacięto konia. Kibitka runęła, on zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył i trzykroć krzyknął: jeszcze Polska nie zginęła! Padli w tłum, ale długo ta ręka ku niebu, kapelusz czarny jako chorągiew pogrzebu, głowa, z której włos przemoc odarła bezwstydna, głowa niezawstydzona, dumna. Z dala widna, co wszystkim swą niewinność i hańbę obwieszcza i wystaje z czarnego tylu głów na tłoku, jak z morza łeb delfina na wałnicy wieszcza. Ta ręka i ta głowa zostały mi wokół i zostaną w mojej myśli. I w drodze żywota jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie zapomnij o mnie. Tymczasem zajeżdżały inne, rzędem długim kibitki. Ich wsadzano jednego po drugim. Rzuciłem wzrok po ludu ściśnionego, głupie, po wojsku. Wszystkie twarze pobladły jak trupie. A w takim tłumie taka była cichość głucha, żem słyszał każdy krok ich, każdy dźwięk łańcucha. Dziwna rzecz. Wszyscy czuli, jak nieludzka kara. Lud, wojsko czuje. Milczy. Tak boją się cara. Wywiedli ostatniego. Zdało się, że wzbraniał, lecz on biedny iść nie mógł. Co chwila się słaniał, zwolna schodził ze schodów, ledwie na drugi szczebel stąpił. Stoczył się i upadł jak długi. To Wasilewski siedział tu w naszym sąsiedztwie. Dano mu tyle kijów onegdaj na śledztwie, że mu odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało. Żołnierz przyszedł i podjął z ziemi jego ciało, niósł w kibitkę na ręku, ale ręką drugą tajemnie łzy ocierał. Niósł powoli, długo. Wasilewski nie zemdlał, nie zwisnął, nie cierpiał. Ale jak padł na ziemię prosto, tak otężał. Niesiony jak słup sterczał i jak z krzyża zdjęte ręce miał nad barkami żołnierza rozpięte, oczy straszne zbielałe, szeroko rozwarte. I lud oczy i usta otworzył i razem jedno westchnienie z piersi tysiąca wydarte, głębokie i podziemne, jęknęło dokoła, jak gdyby jękły wszystkie groby spod kościoła. Komenda je zgłuszyła bębnem i rozkazem: do broni marsz! Ruszono, a środkiem ulicy puściła się kibitka lotem błyskawicy. Jedna pusta? Był więzień, ale niewidomy. Rękę tylko do ludu wyciągnął spod słomy, siną rozwartą trupią trząsł ją, jakby żegnał. Kibitka w tłum wjechała, nim bicz tłumy przegnał, stanęli przed kościołem. I właśnie w tej chwili słyszałem dzwonek, kiedy trupa przewozili. Spojrzałem w kościół pusty i rękę kapłańską widziałem podnoszącą ciało i krew pańską i rzekłem: Panie, Ty
co sądami Piłata przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata. Przyjm despot sądów cara ofiarę dziecinną. Nie tak świętą, niewielką, lecz równie niewinną. Jesteśmy wdzięczni za wybór tego tekstu i wykonanie. Ten tekst ma zawsze kontekst współczesny. To nie tylko historia. Tak się właśnie zgadza. Tak się tym bardziej szacunkiem. A teraz, szanowni państwo, monolog Konrada z wielkiej improwizacji i Jerzy Trela. Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mojej pieśni całą myśl wysłucha? Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Pieśni ma. Tyś jest gwiazdą za granicą świata. I wzrok ziemski do ciebie wysłany za gońca, choć szklanne weźmie skrzydła ciebie nie do lata. Tylko o twoje mleczną drogę się uderzy. Domyśla się, że to słońca. Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy. Ty, Boże, Ty, naturo, dajcie posłuchanie. Godna to was muzyka i godne śpiewanie. Ja, mistrz, wyciągam dłonie. Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklanych harmoniki kręgach. Sam śpiewam. Słyszę te śpiewy. Długie, przeciągłe, jak wichru powiewy. Przewiewają ludzkiego rodu całe tonie. Jęczą żalem, ryczą burzą, a wieki im głucho wtórzą. Depce was wszyscy poeci, wszyscy mędrcy i proroki, których wielbił świat szeroki. Gdyby dotąd chodzili wśród swych dusznych dzieci, gdyby wszystkie pochwały i wszystkie oklaski słyszeli, czuli i za słuszne znali, nie czuliby własnego szczęścia, własnej mocy, jak ja dziś czuję w tej samotnej nocy, kiedy sam śpiewam w sobie, śpiewam samemu sobie. Zrzucę ciało i tylko jak duch wezmę pióra. Potrzeba mi lotu, wylecę z planet i gwiazd kołowrotu i tam dojdę, gdzie graniczą stwórca i natura. I mam je, mam tych skrzydeł dwoje. Wystarczą, od zachodu na wschód je rozszerzę, lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę i dojdę po promieniach uczucia do ciebie i zajrzę w uczucia twoje. O ty, o którym mówią, że czujesz na niebie, jam tu, jam przybył. Widzisz, jaka ma potęga, aż tu moje skrzydło sięga. Lecz jestem człowiek i tam, na ziemi, na ciało. Kochałem tam, w ojczyźnie serce no zostało, ale ta miłość moja na świecie, ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku, jak owad na róży kwiecie, nie na jednej rodzinie,
nie na jednym wieku. Ja kocham cały naród. Objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia. Przycisnąłem tu do łona, jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec. Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić, chcę nim cały świat zadziwić. Nie mam sposobu i tu przyszedłem go dociec. Tylko ludzie skazitelni, marni, ale nieśmiertelni, nie służą mi, nie znają nas obu, mnie i ciebie. Ja na nich szukam sposobu tu w niebie. Niech ludzie będą dla mnie jak myśli i słowa, z których, gdy zechce pieśni, wiąże się budowa. Mówią, że ty tak władasz, wiesz, że myśli nie popsuł, mowy nie umorzył. Jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz, ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył i większe niż ty zrobiłbym dziwo, zanuciłbym pieśń szczęśliwą. Daj mi rząd dusz! Tak gardzę tą martwą budową, którą gmin światem zowie i przywyk ją chwalić, żeby nie próbował dotąd, czyli moje słowo nie mogłoby jej wnet zwalić, bo jestem nieśmiertelny i w stworzeniach ole są inni nieśmiertelni. Wyższych nie spotkałem, najwyższy na niebiosach. Ciebie tu szukałem, ja najwyższy z czujących na ziemnym padole. Nie spotkałem cię dotąd, żeś ty jest, zgaduję. Niech cię spotkam i niechaj twą wyższość uczuję. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nimi władasz. Milczysz. Milczysz. Wiem teraz. Jam cię teraz zbadał. Zrozumiałem, coś ty jest. I jakeś ty władał. Kłamca, kto ciebie nazwał miłością. Ty jesteś tylko mądrością. Ten tylko, kto się wrył w księgi, w metal, w liczbę, w trupie ciało. Temu się tylko udało przywłaszczyć część tej potęgi. Myślą oddałeś świata użycie. Serca zostawiasz na wiecznej pokucie. Dałeś mnie najkrótsze życie i najmocniejsze uczucie. Czym jest me czucie? Ach, iskrą tylko. Czym jest me życie? Ach, jedną chwilką. Lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy? Iskrą tylko. Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy? Jedną chwilką. Z czego wychodzi człowiek cały, mały światek? Z iskry tylko. Czym jest śmierć? Co rozpruszy myśli mych dostatek? Jedną chwilką. Czym był on, póki światy trzymał w swoim łonie? Iskrą tylko. Czym będzie wieczność świata, gdy on go pochłonie? Jedną chwilką. Chwila i iskra, gdy się rozdłuża, rozpala, stwarza i zwala. Śmiało, śmiało, te chwile rozdłużmy, rozdalmy. Śmiało, śmiało, tę iskrę rozniedźmy, rozpalmy. Teraz. Dobrze. Tak. Jeszcze raz ciebie wyzywam. Jeszcze po przyjacielsku. Duszę ci odkrywam. Milczysz. Milczysz. Wszakżeś z szatanem walczył osobiście. Ja tobie wydam krwawszą bitwę niż szatan. On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca. Jam kochał, cierpiał, w mękach i miłości wzrosłem. Kiedyś mnie wydał osobiste szczęście, na własnej piersi ja sprawiłem pięście. Przeciw niebu ich nie wzniosłem. Teraz duszą ja w moją ojczyznę wcielony. Ciałem
pomknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie swego bole swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Synergię z tym, który dał nam wolną wolę. Teraz zgodnie z programem poprosimy pana doktora Piotra Czaplińskiego o udział w tej części i później będziemy dyskutować, tak, profesorze? Tak. Szanowni Państwo, to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wybitnych aktorów, których zaprosiłem do współpracy, do udziału i do pomocy, albowiem sprawa ma charakter wielowątkowy i na pewno sam bym jej nie dał rady. A to jest tylko część tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Swoją prezentację oparłem na 47 pozycjach, które traktują o padaczce. To jest część z nich. Nie mogłem oprzeć się na wszystkich dostępnych, bowiem część nie została przetłumaczona na język polski, a zwłaszcza tłumaczenie z innych języków niż angielski przerosłoby możliwości takiej prezentacji. Jeśli zastanowić się, kto pisał o padaczce w literaturze, to nie można dać dobrej na to odpowiedzi. Na pewno nie można powiedzieć, że pisali tylko ci, którzy sami na nią cierpieli. Chociaż, tak jak w przypadku Dostojewskiego, czerpanie z jego doświadczeń, które są mieszaniną jego geniuszu literackiego i jego choroby, na długie lata nadało pewien nurt w tym, co pisano o padaczce, co pisali inni i do czego nawiązywali. I ten wątek w tej mojej prezentacji również się dzisiaj pojawi. Nie byłem nigdy zwolennikiem mówienia o biografii, bowiem uważałem to za niezwykle nudne. Ale biografia Dostojewskiego taką nie jest, bo jego życie nie było nudne, jego życie było pasjonujące. I dlatego pozwolę sobie przytoczyć parę faktów, które będą miały wpływ na to, co później powiemy o twórczości Dostojewskiego. Dostojewski urodził się w 1821 roku w Moskwie, jako drugi z siedmiorga rodzeństwa. Jego ojciec był ordynatorem szpitala wojskowego w biednej dzielnicy Moskwy. Pijakiem, rozpustnikiem i tyranem. Często bił swoją rodzinę i służbę. Według niektórych źródeł zabili go służący, lejąc mu do gardła wódkę i czekając, aż wyzionie ducha. Jako dziecko mały Fiodor często odwiedzał cmentarz dla kryminalistów, przytułek dla obłąkanych i sierociniec, a także przyszpitalny ogród, do którego wprowadzano pacjentów. To był jego kontakt z medycyną, zanim jeszcze sam zaczął mieć kontakt ze swoją chorobą. W 1838 roku wstąpił do Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej w Petersburgu,
do czego namówił go zresztą jego ojciec. 3 lata później otrzymał stopień podoficera, 5 lat później oficera. Do 1849 roku Dostojewski należał do tak zwanego koła Pietraszewskiego, socjalisty o poglądach prozachodnich. W kwietniu 1849 123 członków organizacji zostało aresztowanych przez funkcjonariuszy tajnej cesarskiej policji, osadzonych w twierdzy Pietropawłowskiej, a następnie skazanych na karę śmierci. Surowość kary była rezultatem obaw cara Mikołaja I, obawiającego się powtórki z Wiosny Ludów z 1848 roku. 22 grudnia 1849 roku Dostojewski i pozostali zostali skazani na śmierć. Stali przed plutonem egzekucyjnym. Gdy nadeszła wiadomość o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, która została zamieniona na 4 lata katorgi. Przez te 4 lata Dostojewski odbywał katorżniczą pracę w twierdzy w Omsku, potem służył w stopniu szeregowca przez 6 lat w 7. Syberyjskim Batalionie Liniowym w Semipałatyńsku. Dzięki łasce cara z czasem przywrócono mu godność szlachecką i stopień oficera. W 1857 roku Dostojewski ożenił się z Marią Dmitriewną Isajewną. Wzięli ślub w Cerpi w Kuźniecku na Syberii. 2 lata później Dostojewski podejmuje starania o zezwolenie na powrót z zesłania, co wymagało zgody cara Aleksandra II. Udał się najpierw do Tweru, potem uzyskał zezwolenie na osadzenie się w Sankt Petersburgu. W 1864 roku zmarła pierwsza żona pisarza i jego starszy brat. W 1866 pisarz zatrudnił stenotypistkę Annę Grigoriewną Snitkinę, z którą w tym samym roku wziął ślub i żył aż do swojej śmierci w 1891 roku. Dostojewski żył 60 lat. Pierwsza jego powieść ukazała się w 25 roku życia autora, ale tak naprawdę najwybitniejsze dzieła powstały w ostatnich 20 latach życia pisarza, wtedy kiedy już na stałe mieszkał w Sankt Petersburgu. Jak się wydaje, 2 najważniejszymi czynnikami, jakie wpłynęły na jego twórczość, były zsyłka na Sybir i padaczka, na którą cierpiał pisarz. Nie wiadomo, od kiedy Dostojewski cierpiał na padaczkę. Różne źródła podają 7, 18 lub 25 rok życia. Pewne jednak jest, że napady nasiliły się na Syberii. Z padaczką Dostojewskiego, to jest to nawiązanie właśnie do literatury współczesnej, utożsamiał się bohater współczesnej powieści Thomasa Jonesa Po skończonej walce, który jest bokserem amatorem, weteranem wojny w Wietnamie i cierpi na padaczkę skroniową, która wystąpiła u niego w chwili urazu głowy, jakiego doznał podczas walki bokserskiej. W powieści dużo jest zresztą wątków autobiograficznych autora, nie jest zatem wykluczone, choć nigdy to nie zostało powiedziane wprost, iż to właśnie on cierpi na padaczkę. I poprosimy o pierwszy fragment. Mniej więcej rok po walce z facetem z artylerii zacząłem miewać ataki. Cierpiałem na padaczkę o charakterze lewoskroniowo-płatowym, którą czasami nazywa się epilepsją Dostojewskiego. Jest to dolegliwość tak rzadka, że niemal nieznana. Freud, który też był neurologiem, spekulował, że Dostojewski mógł być epileptykiem histerycznym oraz że napady jego choroby nie miały związku z uszkodzeniem mózgu, lecz podłoże psychogenne. Dostojewski miał pierwszy atak po ukończeniu 25 roku życia, kiedy go zesłano na katorgę na Syberię, gdzie otrzymał 50 rózek, bo się poskarżył na złe jedzenie. Freud doszedł do wniosku, że po symulowanej egzekucji Dostojewskiego, 4 latach katorgi, pełnym udręki dzieciństwie, zamordowaniu tyranizującego go ojca, etc., etc., wykazał on wszelkie oznaki histerii będącej rezultatem poważnego urazu psychicznego. A Dostojewski miał wszelkie charakterystyczne objawy epilepsji psychomotorycznej na długo przed swoim pierwszym atakiem. W owych czasach lekarze upierali się, że nie istnieje nic takiego jak osobowość epileptyczna. Przypuszczam, że mówili tak, bo nie chcieli brzemienia cierpień epileptyków obarczać dodatkowym stygmatem. Prywatnie jednak w to wierzyli. Dostojewski był nerwowy i łatwo popadał w depresję. Był udręczonym hipochondrykiem,
kompulsywnym pisarzem opętanym tematyką religijną i filozoficzną. Cierpiał na ataki niepowstrzymanego gadulstwa, gniewu i tym podobne. Dobrze znany jest jego nauk hazardu. Wedle wszelkich świadectw był bardzo chorą duszą. Najbardziej osobliwą cechą jego epilepsji było to, że w ułamku sekundy przed jej atakiem, w jej aurze, która w rzeczywistości stanowi oficjalnie uznaną jego część, Dostojewski doświadczał szczęścia, ekstatycznego błogostanu nie przyjmującego niczego, co zwykły śmiertelnik zdolny jest sobie wyobrazić. Mówił, że oddałby za to 10 lat życia, a ja, który również to przeżyłem, chętnie się z nim zgodzę. W dziełach Dostojewskiego jest co najmniej 6 postaci chorujących na padaczkę. W Biesach Szatow staje się recenzentem doznań, o których opowiedział mu Kiryłow. Kiryłow ocknął się zupełnie i rzecz dziwna, zaczął mówić ściślej i wyraźniej niż zwykle. Najwidoczniej już dawno sformułował, a może nawet zapisał swoje myśli. Bywają sekundy, a może nawet więcej, jakieś 5-6, kiedy się czuje znienacka obecność wieczystej harmonii, osiągniętej całkowicie. To nie są rzeczy ziemskie. Nie mówię, że idą z nieba, lecz mówię, że człowiek jako istota ziemska nie może jego znieść. Trzeba się odmienić fizycznie lub umrzeć. Jest to uczucie wyraźne i bezsporne. Raptem jak gdyby odczuwa się całą przyrodę i człowiek mówi sobie, tak, to jest prawda. Gdy Bóg stwarzał świat, mówił pod koniec każdego dnia stworzenia, to jest dobre, to jest prawda. To nie rozczulenie, lecz tak, radość. Nie przebacza się nikomu, gdyż nie ma nic do przebaczenia. Nie kocha się, o, to już jest wyższe od miłości. Najstraszniejszą rzecz, że jest tak przerażająco jasno i tak radośnie. Gdyby to trwało dłużej niż 5 sekund, dusza nie wytrzymałaby i musiałaby zniknąć. Przez te 5 sekund przeżywam całe życie i za te sekundy oddałbym całe życie, bo warto, aby wytrzymać 10 sekund, trzeba by się odmienić fizycznie. Kiryłow, często się panu to zdarza? A raz na 3 dni lub raz na tydzień. To nie epilepsja? Nie. A, to znaczy, że będzie. Niech się pan strzeże. Mówiono mi, że tak się zaczyna choroba. Pewien epileptyk tak samo opisywał mi wrażenia przed atakiem. Zupełnie jak pan. Tak samo wyznaczył 5 sekund. I mówił, że dłużej nie można wytrzymać. Niech pan przypomni sobie dzban Mahometa, który nie zdążył się wylać, chociaż prorok obleciał na koniu cały raj. Dzban to właśnie te 5 sekund. To zbyt przypomina pańską harmonię. A Mahomet był epileptykiem. Niech pan się strzeże. To choroba. Szatow klasyfikuje te doznania jako objawy aury przednapadowej, mogące zakończyć się napadem padaczki. Tym samym Dostojewski wkłada w usta bohatera swojej powieści informację o możliwości wystąpienia izolowanych epizodów aury na długi czas wyprzedzających pojawienie się pełnych napadów padaczki. W owym czasie nie było to przedmiotem powszechnej wiedzy medycznej, co pozwala sądzić, że obserwacje pochodzą od samego chorującego na padaczkę pisarza. W powieści bracia Karamazow na padaczkę cierpi czwarty, nieślubny z braci, Paweł Smierdiakow. Dostojewski przedstawił go jako przebiegłego i brutalnego psychopatę,
który tworzy sobie z choroby uwikłane alibi dla popełnianych zbrodni, zamordowania Fiodora Pawłowicza, swojego ojca i pana. Moralną winą obarcza drugiego z synów, Iwana Fiodorowicza, a w wyniku procesu skazany zostanie trzeci z synów, Dymit Fiodorowicz. Sam Smierdziakow popełni samobójstwo, nie mogąc udźwignąć ciężaru wyrzutów sumienia. Nikt przy tym nie ma wątpliwości, Smierdziakow miewa także częste, poważne, prawdziwe napady padaczkowe. Siadaj i mów, jak tyś to zrobił, wszystko opowiedz. Niech pan zdejmie palto, bo się pan zgrzeje. Iwan Fiodorowicz, jakby dopiero teraz zrozumiał, co mu Smierdziakow proponuje, zerwał z siebie palto i rzucił je na ławę. Mówże, proszę, mów. Jakby się uspokoił, był przekonany, że Smierdziakow opowie teraz wszystko. O tym, jak to było zrobione, westchnął Smierdziakow. Najbardziej zwykłym sposobem, zresztą wedle pańskich słów. O moich słowach potem, przerwał znowu Iwan, ale nie krzycząc już jak przedtem, jak gdyby panując nad sobą, twardo wymawiając słowa. Opowiedz tylko szczegółowo, jak tyś to zrobił, wszystko po kolei, niczego nie pomiń. Szczegóły, głównie szczegóły, proszę. Pan odjechał, ja wpadłem do piwnicy. W ataku czy udawałem? To się wie, że udawałem. We wszystkim udawałem. Ze schodów spokojnie zszedłem, aż na sam dół i spokojnie się położyłem. A jak się położyłem, to wrzasnąłem i rzucałem się, póki wynosili. Poczekaj. I przez cały czas potem w szpitalu wciąż udawałeś? Co to, to nie. Nazajutrz rano, jeszcze przed odejściem do szpitala, zaczął się prawdziwy atak. I taki ci mocny, że już wiele lat takiego nie miałem. Dwa dni byłem nieprzytomny. Dobrze, dobrze, mów dalej. Położono mnie na tym łóżku, a wiedziałem, że mnie za tym przepierzeniem położą, bo Marfa Ignatiewna zawsze mnie tam kładła, ilekroć byłem chory. Bardzo delikatna była dla mnie od mojego urodzenia. W nocy stękałem, tylko cicho wciąż czekałem na Dymitra Fiodorowicza. Mów dalej, mów o tej nocy. Poczekaj, poczekaj. Wszystko mi się poplątało, więc jednak Dymitr zabił, a tyś tylko pieniądze wziął. Nie, to nie on zabił. Cóż, mógłby mi teraz powiedzieć, że jest zabójcą, ale nie chcę teraz panu kłamać, bo jeżeli pan, jak widzę, faktycznie nie rozumiał dotychczas i nie udawał przede mną, żeby na mnie w oczy swoją winę zwalić, to jednak pan jest wszystkiemu winien. Bo pan wiedział o zabójstwie i kazał mi zabić, a sam, wiedząc wszystko, wyjechał. Dlatego chcę panu dziś wieczór to w oczy dowieść, że główny zbrodniarz to pan, a ja nie główny, choć to ja zabiłem. A pan jest właśnie prawny morderca. Złapałem ten mosiężny przycisk, co na stole stał, pamięta pan? Chyba ze 3 funty ważył. Zamachnąłem się i z tyłu go w ciemię kantem. Nie krzyknął nawet. Tylko naraz siadł, a ja drugi i trzeci. Za trzecim poczułem, że zgruchotałem. Pan się nagle przewrócił i zwalił na wznak cały we krwi. Obejrzałem się, nie ma na mnie krwi, nie bryznęło. Przycisk wytarłem, położyłem na miejsce. Poszukałem za obrazami, pieniądze z koperty wyjąłem, a kopertę rzuciłem na podłogę. I wstążkę różową też. O innym z bohaterów Dostojewskiego, księciu Lwie Nikołajewiczu Myszkinie, czytamy. Książę wyznał zresztą, że aczkolwiek wszystko pamięta, niewiele może objaśnić w sposób zadowalający, gdyż z wielu rzeczy nie zdawał sobie sprawy. Częste ataki choroby uczyniły z niego prawie idiotę. Książę tak się wyraził, idiotę. W Idiocie genialny jest opis napadu padaczki, który ratuje księcia od zasztyletowania go przez jego przyjaciela, wroga, Rogożyna.
twoje oczu tych samych, co przedtem spotkało się nagle z jego oczami. Człowiek kryjący się w niszy również zdążył postąpić jeden krok naprzód. Przez sekundę stali tak naprzeciwko siebie, niemal oko w oko. Nagle książę chwycił go za ramię i pociągnął w tył, do schodów, bliżej światła. Chciał wyraźniej widzieć jego twarz. Oczy Rogożyna błysnęły i szaleńczy uśmiech wykrzywił jego usta. Prawa ręka podniosła się i coś w niej zalśniło. Książę nie myślał jej wstrzymywać. Pamiętał tylko, że krzyknął: Parfien, nie wierzę! Potem jakby nagle coś otwarło się przed nim, niezwykłe wewnętrzne światło rozjaśniło jego duszę. Moment ten trwał może tylko pół sekundy. On jednak pamiętał jasno i wyraźnie początek, pierwszy swój straszny jęk, który wyrwał mu się gwałtownie z piersi i którego siłą nie mógłby powstrzymać. Potem przytomność jego momentalnie zgasła i zapanował całkowity mrok. Zdarzył mu się atak epilepsji, którego już od dawna nie męczyła. Jest rzeczą wiadomą, iż ataki epilepsji, zwłaszcza sama pląsawica, przychodzą momentalnie. W tym momencie nagle wykrzywia się okropnie cała twarz, a zwłaszcza oczy. Konwulsje i skurcze trzęsą całym ciałem, zmieniają rysy twarzy. Straszny, przechodzący wszelkie wyobrażenie i do niczego niepodobny jęk wyrywa się z piersi. W tym jęku nagle ginie jakby wszystko, co ludzkie. I postronny obserwator nie może wcale, albo przynajmniej bardzo mu trudno wystawić sobie i przypuścić, że to krzyczy ten sam człowiek. Wydaje się nawet, że krzyczy ktoś całkiem inny, znajdujący się wewnątrz tego człowieka. Przynajmniej wielu ludzi w ten sposób określało swoje wrażenie. W wielu innych natomiast widok epileptyka podczas napadu choroby budzi zdecydowaną i trudną do zniesienia zgrozę, mającą w sobie nawet coś mistycznego. Prawdopodobnie takie uczucia nagłego strachu w połączeniu ze wszystkimi innymi straszliwymi wrażeniami tej chwili przykuło raptem Rogożyna do miejsca i przez to uratowało księcia od niechybnego uderzenia nożem, które miało już spaść na niego. Następnie, jeszcze nie zorientowawszy się, że to atak epilepsji, ujrzawszy, że książę odskoczył od niego i nagle padł na wznak, zsuwając się w dół po schodach i tłukąc głową o kamienne stopnie. Rogożyn rzucił się co sił do ucieczki, wyminął leżącego i prawie nieprzytomny wybiegł z hotelu. Wskutek konwulsji, drgawek i skurczów ciała chorego, ciało to zsunęło się po stopniach, których było nie więcej niż 15, aż na sam dół. Niebawem już po jakichś 5 minutach zauważono leżącego i zebrał się tłum gapiów. Kałuża krwi dookoła głowy budziła podejrzenie, czy sam się tak potłukł, czy też coś się stało. Wkrótce jednak niektórzy z obecnych stwierdzili padaczkę. Jeden z numerowych poznał w księciu mieszkańca hotelu. Ale równie genialny jest opis ekstatycznej aury, przerwany rozbiciem chińskiej wazy przez księcia, co przerwało rozwój jego napadu padaczkowego. Książę już na samym początku, gdy tylko wszedł do salonu, usiadł, o ile można, najdalej od owej chińskiej wazy, którą tak nastraszyła Aguaya. Rzecz nie do wiary, ale istotnie po wczorajszych słowach Aguayi zagnieździło się w nim jakieś nieodparte przeświadczenie, jakieś dziwne i niemożliwe przeczucie, że on niechybnie i właśnie jutro tę wazę rozbije. Jakkolwiek starałby się tego uniknąć, jakkolwiek wystrzegałby się nieszczęścia. Przy ostatnich swoich słowach książę nagle wstał z miejsca i nieostrożnie machnął ręką, ruszył jakoś ramieniem i
rozległ się ogólny krzyk. Waza z początku zachwiała się jakby w niepewności, czy ma upaść na głowę któremuś ze staruszków. Raptem jednak pochyliła się w przeciwną stronę w kierunku przerażonego niemiaszka, który ledwo zdążył uskoczyć w bok i runęła na podłogę. Grzmot, krzyk, drogocenne skorupy rozsypane po dywanie, strach, zdumienie. O, trudno sobie wyobrazić i nie należy chyba nawet opisywać, co się działo z księciem. Niepodobna jednak nie wspomnieć o pewnym dziwnym uczuciu, które właśnie ogarnęło go w tej chwili i które nagle uwypukliło mu się w natłoku innych niejasnych i dziwnych uczuć. Nie wstyd, nie skandal, nie strach, nie nagłość wypadku najwięcej go uderzyła, ale to, że przeczucie się sprawdziło. Co mianowicie było w tej myśli takiego porywającego? Nie umiałby sobie wytłumaczyć. Czuł tylko, że jest wstrząśnięty do głębi serca i stał tak w przerażeniu niemal mistycznym. Chwila jeszcze i naraz jakby wszystko, co się przed nim otwarło, zamiast grozy, światło i radość, zachwyt. Tchu mu zabrakło i... Lecz boska chwila minęła. Chwała Bogu, to nie było to. Odetchnął i rozejrzał się dookoła. Długo jakby nie mógł pojąć zamieszania, które wrzało dookoła niego. Właściwie rozumiał całkiem dokładnie i wszystko widział, ale stał się jakby jakimś osobliwym człowiekiem, który w niczym nie bierze udziału i który jakby w czapce niewidce na głowie przedostał się do pokoju i obserwuje obcych, ale interesujących go ludzi. Przenieśmy się na moment w świat neurologii, chociaż jak Państwo widzicie, to literatura nas uczy neurologii, a nie odwrotnie. Ale krótki komentarz dotyczący aury ekstatycznej. Ta aura odnoszona jest do uszkodzenia przedniogrzbietowej kory wyspy. Tutaj na tym rysunku jest pokazana kora wyspy i te struktury, które uczestniczą w generowaniu się aury ekstatycznej. Są to odczucia dobrego samopoczucia, pogody ducha, błogości, rozkoszy, szczęścia, a jednocześnie ograniczenie samoświadomości i poczucia czasu. Niekiedy towarzyszą temu doświadczenia mistyczne, to bardzo silnie Państwo usłyszeliście w tych cytowanych fragmentach. Wracamy do literatury. Wszystkie te opisane starannie w powieściach Dostojewskiego epizody związane z padaczką nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż sam autor musiał na nią cierpieć, co potwierdzają obiektywne opisy jego drugiej żony, Anny Grigoriewny. Pomimo licznych napadów padaczki, choroba nie osłabiła duchowych do współzdolnień Dostojewskiego. Jednak nieświadomie pisarz płynął na utrwalenie się niekorzystnego stereotypu padaczki, bowiem niemal wszystkie dotknięte padaczką postacie wykazują silne zmiany osobowości lub zmiany psychiczne. Być może stanowią one odbicie własnych przeżyć autora, śmierci zamordowanego ojca, katorgi, depresji po śmierci pierwszej żony i brata, hazardu i długów. Oddajmy teraz głos Leonidowi Cypkinowi, który w powieści Lato w Baden, wydanej w tym roku w Polsce, rzuca światło na pewne fakty z życia Dostojewskiego. To będą trzy fragmenty, jeden po drugim. Bardzo proszę. Ania głaskała go czule po twarzy, ale on, nie powiedziawszy jej jak zwykle dobranoc, poszedł do siebie. Pół godziny później obudził ją dziwny dźwięk. Ni to rzężenia, ni to bulgotania. Zaświeciwszy drżącymi rękami świecę, rzuciła się w stronę łóżka męża. Leżał na samym jego brzegu, zgięty, jakby chciał usiąść, ale przeszkadzał mu w tym jakiś niewidoczny powróz, którym był przywiązany do łóżka, z siną twarzą, z pianą na ustach. Używszy wszystkich sił, przeciągnęła go na środek łóżka, by nie upadł. Przyklęknąwszy, wzięła się za wycieranie ręcznikiem piany z ust i potu z czoła.
Teraz leżał spokojnie, z blado jak u nieboszczyka twarzą. Niewidoczny powróz wziął, co jego. Nie umiał usiąść. Czy to naprawdę był jej mąż? Ten człowiek z posiniałą twarzą, z kipiącą na wargach pianą, z rozczochraną brodą, sterczącą gdzieś w boku, siłujący usiąść na łóżku, walczący z jakimś niewidzialnym oporem. Czy to do niego ponad pół roku temu weszła po wąskich, mrocznych, wysokich schodach, poprawiając mantylkę, z bijącym od wzruszenia sercem, zagłuszającym stuk obcasów, z urywającym się ze wzruszenia oddechem po raz setny zaglądając do torebki, gdzie położyła kupione przed chwilą w gościnnym dworze nowiutkie ołówki i paczuszkę papieru listowego. Czy aby ich nie zgubiła? Sprytnie wyprzedzając o godzinę swoją przyjaciółkę z kursów, także najlepszą uczennicę, bo od tej chwili, kiedy się dowiedziała, że jemu potrzebna jest stenografka, wszystko naokoło niej się zakołysało jak na statku w czasie sztormu. Wielka fala zniosła całe olinowanie i nawet burtę. Pozostał tylko maszt i wszyscy znajdujący się na pokładzie próbowali się dostać do tego masztu i objąć go rękami, by ich nie zmyło do morza. Ale chwycić się tego masztu mógł tylko jeden człowiek. I tym jedynym człowiekiem miała być ona. Jemu się zaś zdawało, że już nie płynie, lecz tylko szamoczy się w wodzie, próbując się sięgnąć nogami dna. I ten prąd niosący go w bok i nie pozwalający mu płynąć razem z nią, w dziwny sposób pchał go ku żółtym oczom plac Majora. Z zachłannie rozszerzonymi źrenicami, ku pośpiechowi, z którym rozpinał swój aresztancki strój, by się położyć na wypolerowanym przez setki ciał niskim dębowym stole stojącym pośrodku kordegardy. Ku jękom, których nie mógł powstrzymać, gdy na jego ciało spadły ciosy rózek. Jakby mu przez mięśnie i kości przeciągali rozżarzony drut. Ku gorączkowym konwulsjom, które pojawiły się u niego po egzekucji. Ku szyderczym lub współczującym spojrzeniom współwięźniów. Ku obleśnemu uśmiechowi plac Majora, gdy ten kazał wezwać lekarza i gwałtownie obróciwszy się na obcasach, wyszedł z kordegardy. Przyrzekłszy Annie Grigorjewnie, że to ostatni raz i że tylko popatrzy, prosi na wszelki wypadek o jednego guldena. Pomknął w kierunku kasyna, a Anna Grigorjewna, żeby nie płacić tak dużo za rzeczy, zaczęła zawijać wszystkie książki w swoją czarną suknię, a potem jeszcze w płaszcz Fiedi, żeby to wszystko można było wnieść do wagonu jako mały bagaż. Poza tym trzeba było jeszcze raz sprawdzić wszystkie szuflady, komody i łóżka, żeby mieć pewność, że niczego się nie zapomniało. Fiedia już zdążył wrócić i runąwszy na kolana powiedział, że wszystko przegrał i że jest łajdakiem, bo zastawił jeszcze obrączkę. W tym momencie nie było już pieniędzy na podróż i wspólnie pobiegli do Moberta, który mieszkał za rogiem, żeby zastawić kolczyki. Stosy złotych monet nadal mieniły się swoim tajemniczym, cerkiewnym światłem. I kiedy zostało półtorej godziny do odjazdu pociągu, Fiedia z 5 frankami w kieszeni znowu pomknął do kasyna. Poprzednio, gdy przegrał i zastawił obrączkę, zanadto się rozgorączkował i za 7 nieparzystym razem postawił na 0. Licząc na szczęśliwą cyfrę 7. Przegrał wszystko. Krupier, wziąwszy jego pieniądze, dodał je do ogólnej sterty monet, a potem ją wyrównał dłonią, likwidując przy tym wierzchołek. Teraz chciał po prostu jeszcze raz popatrzeć na stos monet leżących zawsze przy krupierze. Fiedia
Nie zdając sobie do końca sprawy z tego, co robi, jednym ruchem przecisnął się do stołu i gdy tylko krupier zaproponował obstawienie, wyłożył swoją 5-frankową monetę. Znowu postawił na nieparzyste. Kulka potoczyła się jak wściekła i niemal od razu wskoczyła na zero. Leciał w dół, teraz już ostatecznie i nieodwołalnie, nawet nie próbując czegokolwiek się chwycić. Kiedy przybiegł do domu zdyszany i blady. Opuszczamy Dostojewskiego, ale nie opuszczamy XIX wieku. Zgoła odmiennie wypowiada się o padaczce Joaquim Machado de Assis, wybitny pisarz brazylijski XIX wieku. Pochodził on z bogiej rodziny, ale stał się założycielem i pierwszym prezydentem Brazylijskiej Akademii Literatury i cenioną postacią życia literackiego z tych czasów. Bycie synem niepiśmiennej praczki z Rio de Janeiro oraz mulatem uważał za wystarczający stygmat dla jednego człowieka, więc starał się utrzymać swoją epilepsję w tajemnicy. Ani mu się to udało, ani też nie było to konieczne. Tajemnica miała charakter tak powszechnie znany, że istnieje nawet zdjęcie w gazecie ukazujące go w trakcie synkopy, jak to wtedy się nazywało, w miejscu publicznym w Rio. To jest właśnie, proszę Państwa, to zdjęcie, troszeczkę technicznie niepełnowartościowe, ale widać tam pisarza, którego głowę podtrzymuje przyjaciel i właśnie jest to ten jego napad padaczkowy w miejscu publicznym. Takich napadów było wiele. Mimo tego był osobą tak szanowaną, iż napady padaczki nie naruszyły jego reputacji. Machado de Assis nigdy nie wspominał wprost o padaczce w swoich utworach, co jednak nie oznacza, iż się na jej temat nie wypowiadał. Znane są przynajmniej dwa uderzające opisy aury bohaterów powieści autora. Pierwszy, w pośmiertnych wspomnieniach Braza Cubasa, jest opisem aury z iluzjami wzrokowymi, być może zakończony napadem psychomotorycznym z utratą świadomości. Halucynacja. Po powitaniach dziewczyna powiedziała mi oschle: oczekiwaliśmy, że przyjdziesz wcześniej. Tłumaczyłem się jak mogłem. Mówiłem o koniu, który okulał, o przyjacielu, który mnie zatrzymał, a nagle głos mi zamarł na ustach i osłupiała. Virgilia. Byłaż to Virgilia, ta dziewczyna? Przyglądałem się jej uważnie i wrażenie było tak przykre, że cofnąłem się o krok i odwróciłem oczy. Znów spojrzałem na nią. Ślady ospy zjadły jej twarz, skóra, jeszcze wczoraj tak delikatna, różowa i czysta, wydawała mi się teraz żółta, naznaczona tą samą plagą, która zniszczyła twarz Hiszpanki. Oczy, które były filuterne, stały się przymglone. Usta miała smutne i wyglądała na zmęczoną. Przyjrzałem się jej dokładnie, wziąłem ją za rękę i przyciągnąłem łagodnie do siebie. Nie omyliłem się. Były to ślady ospy. Myślę, że drgnąłem z odrazy. Virgilia odsunęła się i poszła usiąść na kanapie. Przez pewien czas poglądałem na własne stopy. Miałem wyjść czy pozostać? Odrzuciłem pierwszą możliwość, gdyż było po prostu absurdem i skierowałem się w stronę Virgilii, która siedziała w milczeniu. Wielkie nieba. Była to znowu świeża, młodzieńcza, kwitnąca Virgilia. Na próżno poszukiwałem na jej twarzy śladów choroby. Nie było żadnych. Skóra była tak delikatna i biała, jak zwykle. Nigdy mnie nie widziałeś? Spytała Virgilia, widząc, jak uporczywie jej się przyglądałem. Tak ładnej nigdy. Usiadłem, a Virgilia milcząc bawiła się paznokciami. Nastąpiło kilka chwil milczenia, po czym zacząłem mówić jej o rzeczach niezwiązanych z ostatnim incydentem. Ona jednak nie odpowiadała mi, ani nie patrzyła na mnie. Prócz trzasku paznokci nic się nie słyszało. Była jak posąg milczenia.
Drugi opis aury, stworzony przez Machada w powieści Quinca z Borba, jest o wiele bardziej złożony i nawiązuje do Idioty Dostojewskiego. Machado de Assis opisuje dwa napady padaczkowe u bohatera powieści Rubiao albo Rubiona, jak to spolszczono zostało w polskim wydaniu, mające miejsce w momencie jego wielkiego wzburzenia emocjonalnego i powiązane z brakiem zdecydowania w działaniu mężczyzny. Pisarz opisuje to w taki sposób, iż jest to doskonałą ilustracją definicji aury doznaniowej stworzonej przez Glura w 1990 roku, gdzie aura ta tworzy w umyśle pacjenta doznania, zwykle pochodzące z jego osobistej przeszłości, o tak przekonywującej bezpośredniości, że są czasem, że są podobne, a czasami nawet bardziej jaskrawe niż wydarzenia dziejące się w rzeczywistym życiu. To właśnie ta cecha bycia doznaniem jak z prawdziwego życia uzasadnia termin doznaniowa. Zjawiska doznaniowe łączą się tu z reguły w elementy percepcji, pamięci i emocji. Dwaj inni woźnice mówili mu to samo, prawie tymi samymi słowami. Panie mój, proszę tu i zobaczy pan. Proszę spojrzeć na mego konika. Proszę bardzo, 13 minut drogi. W 13 minut będzie pan w domu. Rubion po wahaniach znalazł się w dorożce najbliżej i kazał jechać do Botafogo. Wówczas przypomniał sobie stary, zapomniany epizod, a może to ów epizod podświadomie nasunął mu jakiś wybór. Czy było to jedno, czy drugie, myślą kierował Rubion, a powziął zamiar ucieczki przed wrażeniami tego wieczoru. Zdarzyło się to bardzo dawno temu. Był wtedy młodym chłopcem i to biednym. Pewnego dnia o 8 rano wyszedł z domu. Na rogu ulicy Złotników zatrzymał go tłum ludzi i dziwny orszak. Jakiś człowiek ubrany w mundur urzędnika sądu czytał głosem silnym wyrok z jakiegoś papieru. Był też sędzia, ksiądz, żołnierze, ciekawscy. Ale głównymi postaciami byli dwaj murzyni. Jeden z nich średniego wzrostu, chudy. Miał ręce związane, oczy spuszczone, był koloru starego brązu i na szyi miał zawiązany sznur. Końce sznura trzymał w rękach drugi czarny. Rubion naturalnie był pod wrażeniem. Przez kilka sekund zachowywał się jak przed chwilą przy wyborze dorożki. Wewnętrzne siły ofiarowywały mu swojego konia. Jedne, aby zawrócił albo poszedł dalej za swoimi sprawami. Drugie, aby poszedł przyjrzeć się wieszaniu czarnego. Tak rzadko widywało się wisielca. Panie, w 20 minut będzie po wszystkim. Panie, chodźmy zająć się swoimi sprawami. I nasz człowiek zamknął oczy, pozwalając unosić się przypadkowi. Literatura XX wieku i współczesna również obfitują w nawiązania do padaczki. U Margaret Evans, pisarki lat 40. i 50. ubiegłego stulecia, zmarłej w wieku 49 lat z powodu guza mózgu, przeżycie związane z aurą zostało przekształcone w wielkie dzieło literackie. Pisarka bezpośrednio omówiła rolę własnych epizodów aury w swojej kreatywności literackiej. To, co Evans opisuje, to figura literacka oksymoron, która jest definiowana jako wyrażenie łączące dwa przeciwstawne pojęcia. Oksymorony są ściśle związane z występowaniem epizodów aury u pacjentki, a ich nagromadzenie i charakter zmienia się wraz z rozwojem jej choroby, padaczki objawowej na tle guza mózgu. Autobiografia 1943. Surowa łagodność, okrutne dary, wiatr spadł jak bicz i jak pieszczota, pokój uczestnictwa w walce, ciemne, białe niebo, szybka powolność, ciemna gwiazda, ocienione światłem, wolny nawet od wolności, szept wzroku, widzenie dźwięku.
Starzy i Młodzi 1948. Światło ciemności, czarny blask słońca, duet na jeden głos, obudzona przez wybuch dźwięku, którego nie słyszała, milczący głos. Promień ciemności 1952. Kiedy światło jest tak wyrażone jak o północy lub ciemność tak przejrzysta jak w południe. Promień ciemności, głośna cisza, milcząca muzyka, słoneczny cień, bezgłośne zawołanie. Po pierwszym napadzie padaczki z utratą przytomności w 41 roku życia u Margaret Evans rozwijają się dodatkowe, subiektywne objawy ponapadowe, które dostarczyły jej zupełnie innego typu doświadczeń, nadających jej chorobie wymiaru ontologicznego. Autorka pisze tak: jestem pewna, że stara koncepcja opętania przez demona nie pochodziła od obserwatorów osób w trakcie napadów padaczki, ale od samych chorych. Bowiem w trakcie gwałtownego ataku człowiek czuje się, jak gdyby do jego ciała wdarła się straszliwa moc, a po wtargnięciu ta moc usiłuje znowu wydostać się na zewnątrz. Przechodzimy teraz do Paula Hardinga. Paul Harding, współczesny pisarz amerykański, otrzymał w 2010 roku Nagrodę Pulitzera i zobaczmy, jak opisuje w niej, w powieści Majsterka, odczucie napadu przez starego Howarda. Jak to być napełnionym błyskawicą? Jak to jest być rozdartym od środka przez błyskawicę? Howard zwykle sobie wyobrażał, że to jak atak padaczki. Nigdy nie pamiętał swoich ataków, ale miał wrażenie, że chociaż przed nimi było mu chłodno, wręcz przeraźliwie zimno, to podczas napadów jego krew wrzała, zaś mózg niemal smażył się na patelni czaszki. Jak gdyby jakieś elektryczne drzwi same z siebie otwierały się na elektryczny sztorm wirujący gdzieś poza granicami Układu Słonecznego. Czerni wszechświata otaczała wiatraczek światła. Igły elektryczności rozgałęziały się w wir iskier. Większość tej błyskawicy rozjarzała się i natychmiast zniknęła. Ale jeśli jedno z wyładowań znalazło drogę przez drzwi do Howarda, od razu weń wnikało, przywierało do czegoś wewnątrz niego i trzymało i trzymało. W chłodnym, rozbitym i otępiałych godzinach po ataku przeważał zamęt. Okryty pęcherzami mózg Howarda trzeszczał i iskrzył na niebiesko gdzieś za oczami. On zaś siedział obwisły, z opuszczoną szczęką, opatulony w koc, oszołomiony swoją dietą z błyskawic. Aura, iskra i dreszcz nadchodzącego ataku nie były błyskawicą. To było ugotowane powietrze, które błyskawica pchała przed sobą. Właściwy atak następował, gdy piorun dotykał ciała i przez chwilę Howard znajdował się na poziomie tak atomowym, tak prawie niematerialnym, tak prawie bezcielesnym, że niemal nie było ani przed, ani po. Stanowiło to przeciwieństwo śmierci, a może było odrobiną samej śmierci, ale nadchodzącą z innego kierunku. Zamiast zostać opuszczonym lub wygasnąć aż do niebytu, Howard stawał się przepełniony, przerośnięty aż do samego stanu. Jeśli śmierć stanowiła upadek poniżej ludzkiej granicy, jego ataki były błyskawicznym przemieszczeniem się poza tę granicę. Siri Hustvedt jest współczesną pisarką amerykańską o korzeniach norweskich. Umieszcza ona w kilku powieściach motywy związane z padaczką. Sama cierpi na ciężkie napady migreny poprzedzone aurą wzrokową i
i sądzi, że mogła mieć również kilka izolowanych napadów drgawkowych. W jej opinii aura w padaczce i migrenie nie stanowią różnych kategorii i obstaje przy poglądzie, że upośledzenia neurologiczne zawsze mają treść, którą twarda nauka z niechęcią uznaje. Jej percepcja objawu zbliża autorkę do opisów Dostojewskiego. Czytamy zatem. Miałam kilka epizodów euforycznych, zanim zachorowałam i pomimo nieuniknionych następstw wspominam te momenty z przyjemnością. Wzrok mi się nagle wyostrza, co pozwala mi wyobrazić sobie, że widzę to, czego normalnie widzieć nie mogę. I wtedy właśnie, gdy mówię do siebie o fantastycznej jakości mojego wzroku, czuję wszechogarniającą radość. Zwykły rozsądek uważa ten rodzaj szczęścia za aberrację, fałsz, zwykły trik mózgu, który zwiastuje nadchodzącą migrenę lub napad padaczkowy. I jeśli w tym jest jakaś prawda, ale to doznanie jest tak samo prawdziwe jak każde inne i możliwe, że próba wyplątania jakiejkolwiek emocji z układu nerwowego jest skazana na niepowodzenie. To interpretacja ma znaczenie. W jakimkolwiek stopniu chorobliwe mogą być moje odczucia, nie da się ich oddzielić od mojej historii, a mój odbiór tych dziwac na przestrzeni lat ma decydujące znaczenie dla ustalenia tego, kim byłam i kim jestem. Proszę bardzo, teraz fragmenty. I wtedy usłyszałam wrzask, głośne, zwierzęce wycie, które wstrząsnęło mną jak prąd elektryczny. Przez chwilę myślałam, że George spadł. Zobaczyłam jednak, że ruszył w moim kierunku i chwycił aparat. Steven zerwał się z miejsca i pobiegł tam, gdzie przedtem stał George. Poszłam w jego ślady i spojrzałam w dół na ulicę. Na chodniku leżała młoda kobieta, a wokół niej zbierała się niewielka grupa ludzi. Po cementowej płycie obok głowy kobiety płynęła struga krwi. Leżąca gwałtownie uniosła do góry rękę, zupełnie jakby ktoś za nią szarpnął. Ciałem wstrząsnęły konwulsje. Spódnica owinęła się jej wokół bioder, odsłaniając uda i białe brzegi majtek. Usłyszałam przekleństwa George'a, szamoczącego się z aparatem i rolką filmu, ale nawet na niego nie spojrzała. Wstrząsana skurczami młoda kobieta zrzuciła but. Jeden z mężczyzn zających w otaczającej ją grupie schylił się, podniósł go, ale gdy trzymał but w rękach, zawahał się w widoczny sposób, nie wiedział, co powinien z nim zrobić. Rozejrzał się na boki, a potem błyskawicznie przyklęknął i położył but na ziemi. Inny mężczyzna puścił się biegiem do najbliższej budki telefonicznej. Kobieta w czerwonej bluzce zdjęła żakiet i próbowała podłożyć go pod głowę dziewczyny, ale nie bardzo sobie z tym radziła. Krzyknęła, gdy głowa leżącej, szarpnięta spazmem, ponownie uderzyła o chodnik. Ktoś inny płakał. Usłyszałam kilkakrotny trzask migawki i przekleństwa George'a, a Steven stał bez ruchu ze wzrokiem utkwionym w ulicę. W skroniach czułam pulsowanie krwi, było mi zadziwiająco zimno. Jednak nie odrywałam spojrzenia od tego, co działo się na dole. Jakiś mężczyzna wykrzykiwał polecenia, ale jego słowa zagłuszała przyjeżdżająca obok ciężarówka. Przedarł się przez tłoczących się ludzi i ujął w ręce głowę tej kobiety. Zauważyłam, że się zmoczyła. Wielka plama ciemniała na materiale spódnicy, a po chodniku płynęła wodnista stróżka. Mężczyzna trzymał poszkodowaną mocno za głowę, twarzą w moją stronę. Zaczęłam się w nią wpatrywać. Miała otwarte, ale pozbawione wyrazu oczy. Nagle dotarło do mnie, że się dławi. Jej twarz zniknęła mi z pola widzenia, zasłonięta przez mężczyznę. Nachylił się nad nią i pewnie włożył jej rękę w usta. Rozległy się syreny. Kiedy byłyśmy dziećmi, mnóstwo czasu spędzałam w stodole z moją młodszą siostrą Alice.
Tego lata, kiedy skończyłam 9 lat, a Alice 6, bawiłyśmy się lalkami na stryżku z sianem. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie i udawałyśmy, że nasze lalki mówią ludzkim głosem. Aż nagle buzia mojej siostrzyczki przybrała dziwny wyraz. Patrz, Wiole, szepnęła wskazując na okienko. Tam jest anioł. Wiole odwróciła głowę. Alice miała atak badaczy. Jest epileptyczką. Nie powinnaś winić się o to, że się przeraziłaś. Wiolet spojrzała na mnie przenikliwie. Czy wiesz, jak doktor Harcourt rozumiał, czym jest histeria? Tak się złożyło, że w szpitalu histeryczki sąsiadowały z epileptyczkami. Wkrótce potem zaczęły miewać napady padaczy. Upodobniły się do swoich sąsiadek. Proszę Państwa, Samuela Becketa nikomu nie trzeba szczególnie przedstawiać. Może warto tylko powiedzieć, że był laureatem literackiej Nagrody Nobla w 1969 roku. Becket nie mówi o padaczce wprost, ale opis napadu psychomotorycznego, afektywnego, który zostanie za chwilę zaprezentowany, jest jednym z najbardziej spektakularnych fragmentów zaczerpniętych z literatury. Oto miałem przed sobą zarys jakiejś postaci, która tonęła w ciemności o rysach w pierwszej chwili zupełnie zamazanych. Cześć, przyjacielu, powiedział. Stopniowo jednak doszedłem, co to za indywiduum. Doprawdy był zrobiony jakby z jednego kawałka. Idealna harmonia. Chciałoby się powiedzieć, że twarz miał godną ciała, a ciało vice versa. Przypuszczam, że to samo powiedziałbym o tyłku, gdybym go zobaczył. A to surpryza, powiedział. Spotkać kogoś w tej dziurze? Że się nie pomyliłem we wstępnym rozpoznaniu, co to za kreatura, przekonałem się w chwili, gdy nieco odszedłem od ognia, który już płonął na dobre i pozwoliłem mu rzucić pełny blask na intruza. Niech mi pan powie, zaczął. Muszę go jednak tutaj w kilku słowach opisać. Chociaż jest to niezgodne z moimi zasadami. Był raczej niski i krępy, miał na sobie ciężkawy, fatalnie skrojony garnitur, tak zwaną dwurzędówkę, w granatowym kolorze i parę czarnych trzewików, nadmiernie szerokich w stopie, takich, co to ich nosy górują nad podbiciem. Ten obrzydliwy fason zdaje się występować jedynie wśród czarnych butów. A nie wie pan przypadkiem? Znowu odezwał się. Szyję miał wgniętą kilkakrotnie szalikiem ciemnoburym i długim na co najmniej 2 metry, którego strzępiaste końce zwisały mu na plecach. Głowę przykrywał filcowy, granatowy kapelusz o dosyć wąskim rondzie z haczykiem i sztuczną muchą wpiętymi we wstążeczkę, które mu nadawały wielce sportowy szyk. Słyszy mnie pan? Zapytał. Lecz wszystko to było niczym przy jego fizjonomii. Z przykrością muszę stwierdzić, nieco podobnej do mojej. Oczywiście w wydaniu mniej wyrafinowanym. Ten sam żałosny wąsik, te same chytre oczka, ten sam kulfoniasty nos, te same wąskie usta, czerwone, nabiegłe krwią, jakby chciał z wysiłkiem wydalić z siebie język. No co jest z panem? Rzucił. Powróciłem do ognia. Ładnie, równo się palił. Dodałem jeszcze drzewa. Mówię do pana, znów zaczął, jakby już od 5 minut. Nie słyszy mnie pan, czy co? Ruszyłem w stronę szałasu. Spostrzegłszy, że kuleje, zuchwale zastąpił mi drogę. Odpowie mi pan, czy nie? Nie znam pana, odrzekłem i wybuchnąłem śmiechem. Fakt, to mi się udało. Życzy pan sobie, zapytał, zobaczyć wizytówkę? Nie sądzę, odpowiedziałem, bym czegoś się z niej dowiedział. Zbliżył się jeszcze bardziej. Zjeżdżaj pan, powiedziałem. Teraz on się roześmiał. Nie odpowiada pan, spytał. Kiedy pana pytają, co? Co chce pan wiedzieć, spytałem. Pomyślał pewnie, że zmiękłem.
No, to już lepiej powiedział. W duchu wzywałem na pomoc obraz mojego syna. W każdej chwili mógł nadejść. Mówiłem już panu, dodał. Cały aż dygotałem. To niech pan z łaski swojej powtórzy, powiedziałem. Krótko mówiąc, chciał wiedzieć, czy nie widziałem przypadkiem starego człowieka z kijem. Opisał go. Beznadziejnie. Słyszałem jego głos, jakby dochodził z daleka. Nie widziałem, stwierdziłem. Jak to nie? Odpowiedział. Nikogo nie widziałem, powiedziałem spokojnie. No przecież szedł tędy, powiedział. Nie odezwałem się na to. Od kiedy tu pan jest? Spytał. Jego ciało też zwolna zaczęło się rozpływać, jakby się rozpraszało. I co pan właściwie tu robi? Dorzucił opryskliwie. Stróżuje tu pan? Spytałem. Wyciągnął ku mnie rękę. Chyba znów powiedziałem, aby zjeżdżał mi z drogi. Wciąż jeszcze widzę tę rękę zbliżającą się do mnie, jak bielejąc w ciemności, otwiera się i zamyka. Jak gdyby sama z siebie. Nie wiem, co wtedy zaszło. Tyle, że nieco później, a może znacznie później, znalazłem go leżącego na ziemi z rozbitą głową. Żałuję, że nie mogę wyjaśnić okoliczności, które to poprzedziły. Literatura skandynawska niesie za sobą zazwyczaj inne spojrzenie na wiele otaczających nas spraw. Przepojona jest często mitycznymi wierzeniami, przesądami czy zabobonami. W powieści Liny Lange niech się rozpęta burza. Na padaczkę choruje Wida, żona górnika Eero Harjuli. Świadkiem napadu jest zaś i mała córeczka Aino. Ale czasami, nie za często, dzieje się inaczej. Mama ma drgawki. Nikt jej nie dotyka, nikt jej nie robi krzywdy, ale ona cała się trzęsie. Drgawki przenoszą się z ciała na powieki. Otwarte, mrugające szybko oczy są gdzieś wpatrzone, jakby nie mógł uwierzyć w to, co widzą. Mamo, szepcze i ostrożnie przytyka do jej policzka szklankę z wodą. Mamo, to ja. Bez odpowiedzi. Strach. Głęboka i szeroka, wzdłużona rzeka. Pomocy, nie zostawiaj mnie, mamo, ratunku. Mama przybiera z powrotem dawny kształt. Wyraz twarzy, ruchy. Wymuszony uśmiech, słaby głos, odległy i płaski. Co jest? Jak ja się strasznie okropnie o ciebie martwiłam. Nie bój się, mówi później kobieta dziewczynce, gdy odpoczywają razem z głowami na białej poduszce. Nie musisz się ani trochę bać. Zawsze wracam. A gdzie ty wtedy jesteś? Aino bardzo chce wiedzieć. I co tam widzisz? Kobieta potrząsa głową. To tajemnica. Byłaś w Idenii? Pyta dziewczynka. Może, odpowiada kobieta zmęczonym głosem. Niewykluczone, że byłam właśnie tam. I widziałaś kota bogów? Co takiego? Ideńskiego kota bogów. Możliwe. Zależy od tego, jak wygląda. Nie wiem, odpowiada dziewczynka, ale potrafi zeskoczyć z parapetu na podłogę tak lekko, jak nic na świecie. Po wielu latach dorosła już córka Widy odwiedza w Irlandii Shona, Irlandczyka, który pracował jako inżynier w fińskiej kopalni w Olkikumpu, a z którym jej matka Wida miała romans. Sean spędził kilka lat w sowieckich łagrach, wrócił potem do Irlandii. Nakłaniał Widę do wyjazdu z Finlandii i do małżeństwa. Kobieta nie zdecydowała się na to, opiekowała się bowiem mężem, kaleką, postrzelonym przed wojną przez fińskich funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W rozmowie z Irlandczykiem córka Widy dowiaduje się prawdy o chorobie matki w fińskich przedwojennych realiach. Wiesz, odzywam się do niego, gdy mijamy pięknie oświetlony karmelicki kościół świętej Teresy.
trochę gardzę widą z tego powodu, że nie potrafiła się na to zdobyć, że od razu nie rozwiązała złego małżeństwa, że cała ta małomiasteczkowa moralność zwyciężyła chęć rozpoczęcia wszystkiego od nowa. To nie było to, z technicznego punktu widzenia, oficjalnie nie żyła w małżeństwie. Uśmiecham się, coś nie chce mi się wierzyć. Miała epilepsję, mówi Szan. To dla mnie nic nowego. A wiedziałeś, że stanowiło to wtedy prawną przeszkodę do zawarcia małżeństwa? Bo chyba żartujesz. Tak było. W owym czasie nie umiano padaczki leczyć, więc uważano ją za chorobę dziedziczną. W świetle prawa miała taki sam status jak każda inna choroba psychiczna. Zmieniło się to w Finlandii dopiero pod koniec lat 60. Przyjedź do mojego kraju, Wida. U nas będziesz taka jak wszyscy. Pobierzemy się i będziemy mieli dzieci. Przecież sama dobrze wiesz, że tak jest nam przeznaczone. A więc nie była winna cudzołóstwa. Uśmiecham się. Staruszek nie ma siły dalej iść. Ból w nodze znów się odzywa. Siadamy na ławeczce naprzeciw posępnego Stephena Greena. Nie była. Czyżby w jego głosie zabrzmiała subtelna ironia? Tylko niewierności dodaje niepotrzebnie. Ale odrzucenie chorego na padaczkę zdarza się także na innych kontynentach. W powieści Karen Blixen, którą znamy z Pożegnania z Afryką, a Cienie na trawie są kontynuacją tej powieści, na padaczkę choruje chłopiec o nazwisku Sirunga, uważany za opętanego przez demona. Inni chłopcy trzymali się od niego z daleka, nazywali go Szejtani, diabłem. W początku bardzo mnie to bawiło, bo nawet gdyby było w nim sporo złośliwości, to i tak mógł być tylko bardzo małym diabełkiem. Z biegiem czasu zacząłem sobie jednak zdawać sprawę z tego, że w oczach rówieśników Sirunga był opętany przez demona, a jego niewielki wzrost nadawał całej sprawie jeszcze bardziej tragiczny charakter. Sirunga cierpiał na epilepsję. Nie zdawałam sobie sprawy z tego do czasu, kiedy zdarzyło mi się go widzieć podczas ataku. Leżałam na trawniku przed domem i rozmawiałam z nim i jeszcze kilkoma innymi chłopcami, kiedy nagle wyprostował się i ogłosił: na taka kufa, umieram, lub bardziej dosłownie, chcę umrzeć, tak jak brzmi to w języku Swahili. Jego twarz znieruchomiała, a usta przybrały wyraz cierpliwości. Otaczający go chłopcy rozpierzchli się natychmiast na wszystkie strony. Widok ogarniającego go ataku był rzeczywiście przerażający. Sirunga zesztywniał, miał skurcze, na usta wystąpiła mu piana. Siedziałam, obejmując go ramionami, nigdy przedtem nie widziałam ataku epilepsji i nie wiedziałam, co mam robić. Zdziwienie Sirungi, gdy obudził się w moich ramionach, było ogromne. Ponieważ przyzwyczaił się już do tego, że kiedy wpadał w atak, wszyscy od niego uciekali. Ciemne spojrzenie, jakie utkwił w mojej twarzy, było pełne wrogości. Tak czy inaczej, po tym wydarzeniu trzymał się blisko mnie. Aura padaczkowa jest niekiedy ostatnim momentem, jaki pacjent zapamiętuje przed utratą świadomości lub przytomności. Czasem jest zwiastunem nadchodzącego napadu. Czasem występuje w postaci izolowanej, jako jedyny objaw padaczki. Daje się uchwycić słowami, odczuć, opisać, przelać na papier. Aleks Woods jest 15-letnim młodzieńcem, który pewnego dnia doznaje urazu głowy kawałkiem meteorytu. Po kilku miesiącach zaczyna mieć objawy, o których opowiada matce. Po kilku chwilach zdecydowałem się wyznać, że miewam ostatnio zabawne sny.
Jak jest? Zapytała z przejęciem. Jakbym marzył na jawie, odparłem, ale tak inaczej. Po wyrazie jej twarzy zorientowałem się, że nie takiej odpowiedzi oczekiwałam. Spróbowałem jeszcze raz. No i była jeszcze ta dziwna sytuacja. Rzuciłem z lekkim wahaniem. Mama kiwnęła głową, zachęcając mnie do dalszych zwierzeń. Kiedy szedłem do magazynku, wydawało mi się, że czuję swąd palonych świec dolatujących z pokoju obok, wyjaśniłem. Ale kiedy to sprawdziłem, wszystkie były zgaszone. Zdawałem sobie sprawę, że trochę zbagatelizowałem to zdarzenie, ale pocieszała mnie myśl, że dzięki temu mama nie będzie mnie dręczyć pytaniami. To pewnie nic takiego, zakończyłem. Wręcz przeciwnie. Bruzdy na jej czole pogłębiły się. To z pewnością coś. To znaczy, jakie coś? Mruknąłem dość ostrożnie. Coś ważnego. Po raz kolejny intuicja mamy okazała się potężną siłą. Mniej więcej 6 miesięcy po moim wypadku, w wieku 11 lat i 3 miesięcy, dostałem pierwszego ataku padaczki. Thomas Pynchon, współczesny pisarz amerykański, także sięga po opisy aury padaczkowej węchowej. W jego powieści Tęcza grawitacji, uznanej za dzieło porównywalne z Ulyssesem Joyce'a, objawy takie ma Slotrop, amerykański agent wywiadu badający sprawę niemieckich rakiet V2. Papiernia nazywała się Slotrop Paper Company. Bez większego zdumienia czyta własne nazwisko. Przypisane tutaj jak najdrobniejsze szczegóły do déjà vu, gdy wbija wzrok w tych 8 znaków naniesionych atramentem, zamiast nagłego wtargnięcia światła, choćby w kształcie ludzkiej istoty, złote i ostrzegawcze światło, występuje nieprzyjemne zaburzenie w żołądku. Strach, namacalny jak owładająca ciałem wymiot. Ten sam zawrót głowy, który dopadł go dość dawno temu, w kasynie Hermann Göring. Balon spowija jego czaszkę, gumowy, obszerny, napiera ze wszystkich stron. To znane nam uczucie, owszem, ale doznaje również wzwodu bez wyraźnej przyczyny. No i znowu ta woń, pochodząca sprzed narodzin jego świadomej pamięci, łagodna, chemiczna woń, groźna i namolna, niespotykana w świecie. Tchnienie zakazanego skrzydła, esencja wszystkich nieruchomych sylwetek czekających w środku, wzywających go, by wszedł i odkrył tajemnicę, która go zniszczy. Michael Crichton, jeden z najsłynniejszych autorów amerykańskich, został odwołany pisarzem roku 1993 po wprowadzeniu na ekrany filmu Jurassic Park, nakręconego na podstawie jego książki, a wyreżyserowanego przez Stevena Spielberga. Jednak już wcześniej dał się poznać czytelnikom jako twórca nowego gatunku powieści zwanego techno-thrillerem. Bohaterem powieści Człowiek Terminal jest Harry Benson, programista komputerowy cierpiący na padaczkę z niekontrolowanymi napadami agresji. Przerażony swoim stanem Harry zgadza się wziąć udział w epokowym eksperymencie medycznym polegającym na wszczepieniu do mózgu mikrokomputera, co umożliwiłoby zespołowi lekarzy, naukowców sterowanie zachowaniem pacjenta. To będą 2 fragmenty. Pacjent jest człowiekiem wykształconym, zatem wyjaśniono mu istotę jego choroby. Został poinformowany, że wskutek urazu mózgu będącego następstwem wypadku samochodowego cierpi na pewną odmianę padaczki, która objawia się cyklicznymi atakami, tyle że nie cielesnymi, lecz psychicznymi, powodującymi jego agresję. Powiedziano mu też, że podobna przypadłość nie jest niczym nowym i może być w jakimś stopniu złagodzona. Rozpoczęto jednocześnie wypróbowywanie na chorym całej serii różnych leków. 3 miesiące temu Bensona aresztowano ponownie pod zarzutem napadu z pobiciem. Ofiarą była 24-letnia tancerka i striptizerka,
która po interwencji lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego wycofała oskarżenie. Miesiąc temu zakończono próby z morladonem, p-aminobenzadonem oraz triamiliną. Niestety żaden z tych leków ani ich kombinacje nie zdołały pomóc Bensonowi. Wtedy też chorego zakwalifikowano jako stopień drugi, czyli przypadek epilepsji odpornej na działanie leków z równoczesnym wskazaniem na stopień trzeci, to znaczy wymagający interwencji chirurgicznej. Ponownie zamilkła na krótko. Zanim wprowadzę pacjenta, powinnam jeszcze dodać, że wczoraj wieczorem znów ciężko pobił nieznajomego mężczyznę na stacji benzynowej. Udało nam się przekonać policję, że trzeba jak najszybciej wykonać zabieg. Na ekranie komputera pojawił się wpis. 23:22 stymulacja. Jasna cholera znowu. Co się dzieje? Benson jest na najlepszej drodze do uwarunkowania pozytywnego. Nie rozumiem. To samo się stało z Cecil. Mam na myśli pierwszą małpę, której wszczepiono elektrody przyłączone do komputera. Miało to miejsce bodajże w 65 roku. Wtedy nie istniały jeszcze miniaturowe urządzenia i zwierzę zostało podłączone pękiem przewodów do olbrzymiej maszyny. Cecil także cierpiała na epilepsję. Komputer tak samo mierzył elektryczną aktywność mózgu i przesyłał impulsy wyładowań, które zapobiegały atakom. Lekarze mieli nadzieję, że nawroty choroby będą występowały coraz rzadziej. Tak jak w tym przykładzie, dziecko coraz rzadziej powinno sięgać po herbatniki. Ale stało się coś wręcz odwrotnego. Cecil polubiła wyładowania. Zaczęła coraz częściej wywoływać ataki choroby, żeby otrzymywać przyjemne pobudzenie elektryczne. I to samo dzieje się z Bensonem? Tak myślę. Harry Benson uwarunkował się pozytywnie na stymulację ogniska. Spowodowało to efekt odwrotny od zamierzonego. Kolejne stymulacje spowodowały wzrost liczby wyładowań i konieczność kolejnych stymulacji, doprowadzając do wzrostu agresji u pacjenta i zamordowaniu przez niego dwóch osób pod wpływem kolejnego bodźca stymulującego. Trzecią osobą miała być Janet Ross, psychiatra biorący udział w eksperymentach, która zastrzeliła Bensona w obronie własnej, zakłócając pracę jego stymulatora włączeniem kuchenki mikrofalowej. I proszę Państwa, ostatni fragment powieści Paglavertiego Lamp, to jest powieść nietłumaczona na język polski. Rozmowa 12-letniego Owena z Michaelem. Bardzo proszę. Kiedy piszesz na tablicy i kreda się ześlizgnie, przeciągniesz paznokciem po tablicy. To nie jest takie. To jest podobne do tego, tylko że miłe. To jest podobne do tego, tylko że to miłe uczucie. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest na swoim miejscu. Ma właściwy kolor, właściwy zapach. Czasami czuję zapach, który jest piękny. Świat opisywany przez Owena wydawał się dziwny. To wszystko jest piękne. Jestem szczęśliwy. Powiedzmy, ktoś, kto naprawdę kocha dźwięk swoich paznokci drapiących tablicę, no to tak to właśnie jest. Jestem tak szczęśliwy. Owen przestał mówić, wzruszając ramionami i krzywiąc usta. Obaj milczeli. To brzmi trochę głupio, powiedział w końcu Michael. Trudno to wytłumaczyć. A to prawda. Ale myślę, że rozumiem, o co ci chodzi. Chciałbym być taki przez cały czas, powiedział Owen. Stale trwający napad, powiedział Michael. Chłopiec przytaknął. Czasami tak się czuję. Michael, który jako brat Sebastian służył w irlandzkim katolickim domu poprawczym dla chłopców, ale nie mógł tolerować jego pozbawionej miłości zbliżonej do sadyzmu atmosfery, uciekł z tej instytucji i zabrał ze sobą Owena. Był przywiązany do chłopca.
Uratował go wcześniej przed ciężkim poparzeniem o grzejnik, kiedy podczas napadu na sali gimnastycznej chłopiec ugrzązł za drabinkami. Osierocony przez ojca Owen w pewnym momencie powiedział, że nie zależy mu, czy umrze, czy nie, a Michael podjął się zadania dostarczenia mu czegoś, dlaczego warto byłoby żyć. Ale był prostakiem, który nie nadawał się do życia na świecie. Wkrótce po ucieczce stracił kontrolę nad sytuacją i w rozpaczy topi chłopca w szczęściu doznanym podczas napadu, który sprowokował, zamieniając lek przeciwpadaczkowy Owena na nieskuteczny środek. Proszę Państwa, warto zakończyć ten przegląd fragmentem z eseju znakomitego epileptologa niemieckiego Petera Wolfa. Dzieląc się z nami swoimi przemyśleniami na temat własnych doświadczeń związanych z aurą, Dostojewski, Iwens, Hustvedt zabierają nas w sferę ontologii, w której oni są ekspertami, a rolą nas, neurologów, staje się słuchać i uczyć się. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Scenariusz i reżyseria Piotr Czapiński, wykonanie Maciej Złota i Aleksander Kapisiak. Dziękujemy. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego wykładu, który właściwie należałoby nazwać epopeją medyczno-artystyczną w 12 księgach. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że to jest znakomite wprowadzenie do dyskusji i do rozmowy. Przy czym ja powiem bardziej z punktu widzenia humanistycznego. Muszę stwierdzić, że kiedy pan doktor parę lat temu, chyba to będzie 10 lat temu, po raz pierwszy zaprosił mnie, żebym wygłosił tutaj referat, to po raz pierwszy przeglądałem teksty i dzieła sztuki, które były powiązane z padaczką i od czasu do czasu, powracając do tego problemu, doszedłem do wniosku, że właściwie jest to jedna z tych przypadłości natury ludzkiej, chorób, która ma najwspanialszą literaturę od czasów antycznych, tak naprawdę, bo już w tekstach greckich tragediopisarzy pojawiają się opisy ataków padaczkowych, aż po współczesność. I to, co mnie tutaj najbardziej zafascynowało w tym, o czym pan doktor mówił, to to, że właściwie nie ma końca tej literaturze, że nawet w najnowszych powieściach, o których niejednokrotnie może nawet nie słyszeliśmy, ta problematyka się pojawia i pojawia się zarówno, gdy chodzi o ten aspekt opisu różnych objawów padaczki, jak i reakcje środowiska, czyli innych postaci, które są uczestnikami tych scen napadów padaczki. Ja myślę, że czytanie tej literatury jest zarówno pouczające dla Państwa jako specjalistów, jak i dla ludzi, którzy nie zajmują się medycyną, a mają do czynienia z osobami, które mają tę chorobę. I ja sobie przy okazji dzisiejszego spotkania przypomniałem tekst, o którym Państwu chyba 7 czy 8 lat temu mówiłem, dotyczący właśnie Dostojewskiego, który był punktem wyjścia w wykładzie pana doktora, a mianowicie tekst z dzienników Anny Dostojewskiej, czyli drugiej żony Dostojewskiego, przy założeniu, że to było małżeństwo, jak może Państwo pamiętacie, o bardzo dużej różnicy wiekowej, bo miał ponad 40 lat, ona miała 20 lat. I te jej zapisy z dziennika z podróży poślubnej no, są fascynujące z punktu widzenia medycznego, bo to są bardzo precyzyjne opisy kolejnych ataków padaczki, ale z drugiej strony dla mnie ten tekst, który po latach sobie teraz przypomniałem, jest także niebywale wzruszający jako rodzaj opisu, jak powinien się zachować człowiek, który jest no, świadkiem tych scen, a w szczególności człowiek z rodziny. Padaczka, jak śledziłem to w dziełach sztuki, długie lata była trochę chorobą wyklętą, chorobą, na którą reagowano w strachu i przez niekiedy dziesiątki lat takie osoby ukrywano. Nie tylko same ukrywały się, ale także ukrywano. I ten dziennik Dostojewskiej, Anny Dostojewskiej, jest takim wzruszającym przykładem, jak to młoda dziewczyna, która jest właściwie u progu życia, opiekuje się w sposób wspaniały
swoim mężem, którego poznała przy okazji pisania Gracza, słynnej powieści, i mogłaby być ta powieść takim rodzajem terapii dla tych wszystkich osób, które mają w swoich rodzinach no, dzieci dorosłych dotkniętych padaczką. To jest taka pierwsza refleksja, która zrodziła się w chwili, kiedy słuchałem pana doktora i słuchałem tych tekstów czytanych przez Aleksandra Fabisiaka i przez Macieja Słotę. A zanim panom profesorom oddam głos, przepraszam, że może trochę od razu za dużo, to jeszcze jedno nawiązanie do tego, co było na początku. A mianowicie pan doktor zaprosił tutaj Aleksandra Fabisiaka i Jerzego Trele, żeby przywołali pewne sekwencje z Dziadów w inscenizacji Konrada Swinarskiego. To jest takie dla mnie też trochę wzruszające, bo jako uczeń szkoły średniej jeszcze byłem na drugim spektaklu po premierze Dziadów Swinarskiego i kiedy po 42 latach, proszę Państwa, 42 lata od momentu premiery słuchałem Fabisiaka i słuchałem Treli, to miałem świadomość, jakby ta przeszłość wróciła i to wróciła nadal w wielkich interpretacjach, niezależnie od tego, że kontekst przecież tej sali nie umożliwia, żeby tak aż bardzo się wczuć w to, co jest w tych tekstach. Ale ta wielka improwizacja, to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był zarazem ten spektakl, w którym pojawił się atak epileptyczny Konrada. Bardzo krytycznie przez część krytyki ówczesnej odebrany. Ja o tym też tam kiedyś mówiłem u Państwa. I odebrany źle przez krytykę, dlatego że Padaczka, proszę Państwa, była źle odebrana przez część krytyków, jako rodzaj choroby niegodny Konrada. Że to jest niemożliwe, żeby postać tak mocno zapisana w tradycji naszej literackiej, kulturowej, z którą wiązano tyle znaczeń, nagle ta postać w trakcie wielkiej improwizacji może doznawać ataku padaczki. To jest też świadectwo, jak zmieniała się optyka myślenia o padaczce, bo w późniejszych pracach, proszę Państwa, o tym wielkim spektaklu Konrada Swinarskiego, ta padaczka zostaje podniesiona na wyższy pułap. Stan emocji, w której znajduje się Konrad, jest tak wielki, że wywołuje on właśnie ten atak padaczki, po którym Konrad jednak dość szybko powraca do przytomności, by dalej walczyć się z bóstwem, z Bogiem, o rząd dusz, o prawo no, współodczuwania tego wszystkiego, co się wiąże. Także panie lektorze, dziękujemy za to przywołanie tych tekstów, bo one są jakąś inspiracją do i wspomnień, i do takiej no, głębokiej dyskusji na temat związków medycyny z literaturą. Mówię związków, bo to daje korzyści jednej i drugiej strony. Było to fantastyczne, to co żeśmy słyszeli. Sesja, która rzeczywiście przywołała nam, czy połączyła padaczkę z literaturą. Ja bym poszedł jeszcze dalej. Myślę, że historia zatoczyła koło, proszę Państwa. Dziady, Warszawa, Dejmek, 68 rok. Już się łapie Ewa za głowę. Kraków ma swoją wymowę, to dzisiejsze wystąpienie, proszę Państwa. Nowy reżyser Czapiński. Dziady. Więc gratulujemy. Śledźmy dalej losy Piotra Czapińskiego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja uważam też, proszę Państwa, że to, co dzisiaj tu się działo na tej sali, warto by było nagrać i kolportować to w ślub. Jest nagrane. Tak? Jest nagrane. Super. Super. Myślę, że to się powinno przydać lekarzom specjalizującym się z neurologii, a wykaz literatury, która dzisiaj była cytowana, powinna znaleźć się w kanonie do specjalizacji. Bardzo lepiej to. Z tego, co było mówione na temat pamiętników. Może polska padaczka, polska, a
Dostojewski, który był paratożercą, między innymi dlatego, że zjawił się kiedyś w Gminie, chyba po powstaniu styczniowym, gdzie przyjęto go bardzo źle. Mówił po rosyjsku, nikt nie chciał z nim rozmawiać. Ona odnotowała, że miał nie tylko aury, ale miał 3 ciężkie napady w ciągu tygodnia. Wyjechali z Polski, z Wilna wtedy, i zaczął pisać bardzo źle o nas, czyli może to też warto zwrócić uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo jeszcze chcieliby podjąć dyskusję? A chciałem Ci proszę podziękować za ten wykład świetny. Po pierwsze zwalnia nas trochę z czytania niektórych książek, bo już wiele po nich wiemy, ale chciałbym zwrócić uwagę na taki problem. Jak się słucha tych opisów napadów padaczkowych, czy opisów aury padaczkowej, to im bardziej współczesni pisarze, tym ta informacja jest bardziej taka sprawozdawcza. Oczywiście ona jest ubrana w świetne słowa, w świetną składnię i tak dalej, ale słucha się tak trochę jak pacjenta, który mówi bardzo elokwentnym językiem. Natomiast jak się czyta Dostojewskiego, przynajmniej ja mam takie wrażenie, czytam Dostojewskiego i te jego opisy, to tak naprawdę nie czuję, że to pisał człowiek, który miał padaczkę. Wydaje mi się, że ten jego geniusz, który na pewno posiadał, stanowił podstawę do stworzenia opisu padaczki, jedynie jego własne przeżycia dodawały temu opisowi ekspresji. Że to nie jest takie sprawozdanie z tego, co on czuł, tylko to jest, bo wiele osób próbuje przypisać Dostojewskiemu to, że jego padaczka była tym natchnieniem, tym wszystkim, co on tworzył, prawda? Ale wydaje się jednak, że trudno pominąć tutaj jego geniusz i to, że te napady padaczkowe w jego opisie są zupełnie inne. One są nasycone niezwykłą ekspresją związaną prawdopodobnie z dodatkowymi przeżyciami, które miał. Czyli przeżycia były tylko podstawą, a jego geniusz stworzył ich znakomite opisy. Jeśli mogę krótko odpowiedzieć, myślę, że wszystko się komercjalizuje we współczesnym świecie. Nie bez powodu powiedziałem tu o techno-thrillerze, gdzie fabuła, powiedzmy, Harry Bensona właściwie można powiedzieć postanowiła podstawę do stworzenia kryminału. Tutaj wątkiem przewodnim była choroba Harry'ego Bensona. I tak jest w wielu innych książkach, w których stanowi to takie dynamiczne tło. Czy to dobrze, czy niedobrze, trudno powiedzieć. Dla mnie, ja myślę, że to jest dobrze, bo od czasu do czasu udzielam jakichś tam wywiadów, tak jak każdy z nas, o coś tam jest pytanie. Zawsze jest to pytanie o migrenę, prawie nigdy o padaczkę. Pytam się tych kolejnych redaktorów, a kiedy Państwo zapytacie o padaczkę? To nie jest nośny temat, tak mi odpowiadają. To przepisy ujęcie w Europie Północnej traktowały padaczkę bardzo źle, a dopiero w latach późnych 60. zostały zniesione. Ale tutaj padaczka, czy podejście do padaczki zatoczyło koło. Pan mówił o tym no, z takiej negatywnej stygmatyzacji, no na początku to była choroba święta, to był morbus Sacer. I teraz wracamy do tego, bo oswoiliśmy tą padaczkę, ona jest na scenie, w teatrze, w kinie, widzimy na... Nie, już nie ma takiej stygmatyzacji moim zdaniem. W tej chwili oswoiliśmy tą padaczkę i ludzie podchodzą w jakiś sposób normalnie do napadów, które im się zdarzy w ich otoczeniu. Nie ma chyba drugiej choroby, która miałaby dwóch świętych jako patronów, bo przecież święty Walenty i święty Wit to postaci, które są w ikonografii i w biografii powiązane z tą chorobą i bynajmniej to, o czym pan profesor mówi, nie były w chwili, kiedy te postaci świętych się pojawiły w jakimś wymiarze źle wręcz w sposób piękny, czy święty Sebastian, natomiast to w późniejszych latach się pojawiło, ale to, co pan doktor mówi, to jest prawda rzeczywiście, że w wielu tych dodatkach, które się pojawiają w pismach codziennych, temat padaczki jakby niechętnie się pojawia, jakkolwiek zjawisko jest bardzo poważne i wymagające o wiele pełniejszej wiedzy środowiska, niż nam się wydaje. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Czy Państwo chcecie ją kontynuować? Jeżeli nie widzę podniesionej ręki, znaczy to, że już macie, dziękujemy z uczestnikom. No z nieba na ziemię, to tylko jeżeli Państwo dostrzegli mój przecięty łuk brzowy, to nie jest padaczka. To jest moja żona.
która kiedyś przy okazji, słusznie zresztą, powiedziała: puknij ty się w głowę, ale nie tak mocno. No i było za późno. Dziękuję.